Witam nie tylko was, ale również tych, którzy nas oglądają przez internet. Wierzę, że to, co będziemy dzisiaj słuchali, to będzie nie tylko przemieniało nasze życie, ale przygotuje nas na nadchodzące święta. Tak jak wiecie, zaczęliśmy jakiś czas temu mówić na temat uczniostwa i w tamtym tygodniu mówiłem, w jaki sposób można, Jezus powiedział, w jaki sposób możemy poznać Jego uczniów. Pamiętacie? Po jednej rzeczy. To był jeden znak, o którym mówił. Mówi, poznają was po wzajemnej miłości. W tamtym tygodniu już trochę mówiłem o tym, ale dzisiaj chciałbym troszkę rozszerzyć. Ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od Galacjan. List do Galatów, 5 rozdział i werset 6. Ten fragment w pewnym sensie jest związany z miłością. A więc czytajmy razem. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają znaczenia. Tylko wiara, która działa przez miłość. A więc tutaj Paweł mówi, że bez miłości wiara nie działa. To od niej zależy, właśnie od miłości, czy wiara będzie skuteczna, czy będziemy widzieli rezultaty naszej wiary, czy będziemy widzieli rezultaty, owoce naszej modlitwy wiary, którą zanosimy do Boga o różne rzeczy. Wiara i modlitwa musi iść w parze. Jeśli masz tylko wiarę w Boga, ale nie masz w swoim życiu miłości, to jest to za mało. Czasami kupujemy taki klej dwuskładnikowy. Nie wiem, czy kiedyś miałeś taki klej. Nie wiem, zelówki można chyba też kleić, ale różne rzeczy można. Dywany kleić takim klejem dwuskładnikowym. Jeżeli masz jeden składnik i użyjesz go, on nic nie sklei, po prostu nie działa. Musisz mieć drugi składnik. Kiedy łączysz te dwa składniki razem, dopiero klej zaczyna spełniać swoją funkcję. Jest wtedy silny i mocny i może coś połączyć. I tak samo jest z wiarą. Wiara bez miłości jest martwa. Tak mówi Słowo Boże. Wiara bez miłości nie jest czynna. Potrzebujemy połączyć wiarę i miłość. Dlatego właśnie Jezus, odchodząc do nieba, miał ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę i w czasie tej wieczerzy dał im pewną lekcję. Myślę, że chciał im przekazać najistotniejsze rzeczy, takie można powiedzieć podsumowanie 3,5 roku z Nim, które oni spędzili. I wtedy Jezus powiedział im tak, daję wam nowe przykazanie, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. I mówi dalej, potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. To jest Ewangelia Jana, 13 rozdział, wersety 34 i 35. Jezus powiedział tutaj, że świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami, widząc, że nawzajem się kochamy. Nie pozna świat nas po wierze i po nadziei. Znakiem dla świata nie będzie ani wiara, ani nadzieja nasza, ale miłość. Wiara i nadzieja jest czymś, co jest trudno jest wyrażać, albo trudno ją zobaczyć. Ale miłość jest czymś, co można bardzo szybko zobaczyć. Myślę, że możesz to zobaczyć w małżeństwie, możesz zobaczyć w rodzinie, możesz to zobaczyć również w kościele. Gdziekolwiek widzimy, że ludzie żyją w miłości, to ma to wpływ na to wszystko, co widzimy na zewnątrz. A więc wiara sama bez miłości nie działa. Potrzebuje miłości. Dzisiaj chciałbym o tej miłości troszkę powiedzieć. Zobaczmy, w czasach Jezusa, kiedy rabin powoływał swoich uczniów, zazwyczaj mówił, pójdź za mną. I rabini to byli ludzie, którzy nauczali Tory, którzy wyjaśniali pięcioksiąg, nauczali o Piśmie Świętym, starali się ludziom pokazać Boga i pokazać, jak żyć. A więc kiedy rabin powoływał swoich uczniów, to oni musieli pójść za nim, nie tylko w kwestii zrozumienia prawd, ale również w kwestii stylu życia, w kwestii sposobu myślenia. To było bardzo ważne. A więc uczniów danego rabina można było rozpoznać po tym samym sposobie życia, po tych samych zwyczajach i po tych samych czynach. To jest bardzo ważne, abyśmy zrozumieli, dlaczego Jezus mówi do tych uczniów, po tym was poznają. Po prostu, bo można było poznać uczniów danego rabina po tych samych rzeczach, które czynił rabin. Po tych samych zwyczajach i sposobie myślenia. Znaczy na przykład uczniowie Jana żyli zupełnie inaczej. Jan był nie tylko prorokiem, był też rabinem. Był tym, który miał uczniów. Ale on żył zupełnie inaczej niż uczniowie Jezusa. Faryzeusze i sadyceusze też mieli swoich rabinów. Ale oni żyli zupełnie inaczej, mieli inne zwyczaje, w inny sposób myśleli, inny sposób funkcjonowali niż uczniowie Jezusa. Podam wam kilka takich przykładów. Pierwszy to jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, werset 14. Czytamy tutaj. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze tak często pościmy, a twoi uczniowie nie? Oni zastanawiali się nad tym,
dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą? Przecież wydawało im się, że jeżeli ktoś kocha Boga i żyje z Bogiem, powinien pościć. Ale Jezus mówi tak, jak mają pościć przyjaciele oblubieńca, jeżeli oblubieniec jest z nimi na weselu? Czy mają w tym czasie pościć? I on wyjaśnił, że tak naprawdę oblubieniec jest razem z nami i kiedy jest oblubieniec, w tym czasie nie będziemy pościli, ale kiedy oblubienica już nie będzie, wtedy zaczniemy pościć. Więc oni nie rozumieli tak naprawdę pewnych rzeczy, które Jezus nauczał. Potem kolejni uczniowie pewnych rabinów przyszli do Jezusa i pytają. Pewien szabat Jezus przychodził między łanami zbóż, po drodze jego uczniowie zaczęli zrywać kłosy, wtedy faryzeusze zwrócili mu uwagę. Przyjrzyj im się, dlaczego robią w szabat to, czego w tym dniu robić nie wolno. I wtedy Jezus powiedział, a czy nie pamiętacie Dawida, jak wraz ze swoimi uczniami przyszli do świątyni i jeli chleby pokładne, które tylko można było jeść kapłanowi? Tylko kapłan mógł je spożywać? I wtedy Jezus im wytłumaczył, że to, co jest tutaj, to jest daleko więcej niż to, co miało miejsce wcześniej. I powiedział, że Jezus jest Panem sabatu. Że sabat nie jest, że człowiek nie jest dla sabatu, ale sabat jest dla człowieka. Więc oni nie rozumieli po prostu pewnych zasad, które Jezus nauczał. I widzicie, kiedy rabin prowadził uczniów, to dawał im właściwe zrozumienie tak naprawdę nie tylko ksiąg w Biblii, ale poznanie serca Boga. I to było najważniejsze, kiedy uczniowie chodzili z Jezusem. Oni przede wszystkim przez spędzanie czasu z Nim poznawali serce Boga. I to było, myślę, że to było najważniejsze zadanie, które Jezus wyznaczył w swoim uczniostwie. Któregoś dnia Pan Jezus powołał Mateusza, który był celnikiem i kiedy go powołał, Mateusz zaprosił swoich przyjaciół celników i razem z Jezusem spożywali wieczerze. I oto zobaczcie. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i z grzesznikami. Dla faryzeusza, dla rabinów, którzy pochodzili z tego stronnictwa faryzeuszów czy saduceuszów, było to nie do przyjęcia, żeby człowiek święty, pobożny, jakim był Jezus, żeby on spędzał czas z grzesznikami. Oni zupełnie inaczej rozumieli, zupełnie rozumieli serce Boga. Oni nie rozumieli tak naprawdę, o co Bogu chodzi. I wtedy Jezus odpowiedział. Potem odpowiedział, Jezus to usłyszał to pytanie i powiedział, chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie i przypomnijcie sobie, co to znaczy, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Idźcie i przypomnijcie sobie. On wskazał im na księgę Ozeasza, w którym Ozeasz objawia Boże prorocze słowo i mówi, że Bóg to, czego oczekuje od was, Izraelici, to miłosierdzia, a nie ofiary. Czasami my myślimy, że przez wykonywanie różnych religijnych rzeczy, obrzędów, wypełnianie jakichś zwyczajów, tradycji, zadowolimy Boga. Ale Bóg mówi, to, czego ja oczekuję od was, to oczekuje miłosierdzia, że będziecie żyli w miłości. I prawdopodobnie było to najważniejsze zadanie, które Jezus przekazał swoim uczniom, żeby okazywali miłość, żeby nieśli miłość Boga i w ten sposób, aby ludzie mogli poznać Ojca. Pamiętacie, kiedyś Jezus powiedział do któregoś z uczniów, kiedy spytał, pokaż nam Ojca, nam wystarczy. A Jezus mówi, tak długo jestem z wami? A jeszcze mnie nie poznałeś? Spędzanie czasu z Jezusem dawało możliwość ludziom poznać serce Ojca. Kiedy ludzie będą spędzali czas z nami, idziesz do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, tam, gdzie jesteś, to, co ludzie powinni dowiedzieć się albo co powinni poznać przez twoje życie, przez twoją postawę, to serce Ojca. Powinni zobaczyć miłość. W czasach Jezusa były dwie szkoły rabinistyczne i tu chciałbym wam dać taki praktyczny przykład, jak funkcjonowały te dwie szkoły. I one w jakiś sposób wpływały na sposób myślenia ludzi w tamtych czasach. Jedna z tych szkół rabinistycznych to była szkoła Hillela, która uchodziła za bardzo liberalną, a druga szkoła to była szkoła Szemaja, która uznawaną za bardzo rygorystyczną, za taką bardzo surową. I te dwie szkoły miały zupełnie inne podejście do wielu różnych kwestii poruszanych w Torze, poruszanych w Piśmie Świętym. Na przykład,
jedni i drudzy odnosili się zupełnie inaczej do kwestii rozwodów. Szkoła Hillela mówiła, że można dać kobiecie list rozwodowy zupełnie bez powodu. Jakikolwiek powód znalazłeś, mogłeś tak naprawdę dać list rozwodowy. Szkoła z kolei Szamaja była bardzo rygorystyczna i uważała, że nie, Bóg nie zezwala na takie powody. Czyli zobaczcie, kwestia rozwodu i powodu do rozwodu była zupełnie inaczej interpretowana. Jezus natomiast miał zupełnie inne podejście do tej kwestii. I wyobraźcie sobie teraz, gdybyśmy mieli dzisiaj takich rabinów ze szkoły Hillela i szkoły Szamaja, to mieliby zupełnie inne podejście do wielu rzeczy, które dzieją się wokół nas. I przypuszczam, że również tak samo dzisiaj jest w Kościele. Możemy zobaczyć różnych nauczycieli. Również w internecie możesz posłuchać takich i takich. Jakikolwiek temat nie pojawi się z Pisma Świętego, to zawsze pojawi się jakiś nauczyciel. Pojawi się ktoś, kto ma takie podejście, a ktoś inny ma inne podejście. Czasami jedne są liberalne, a drugie są podejścia rygorystyczne. Czy można dać list rodowy z jakiegokolwiek powodu i czy można pozwolić, żeby ludzie rozwiedzeni ponownie wyszli za mąż? Znajdziesz mnóstwo różnych opinii, które są sprzeczne. Jedni i drudzy powołują się na słowo, ale jedni mówią co innego i drudzy mówią co innego. Kogo słuchać? Kto ma rację? Za którym nauczycielem pójść? A ja chciałem wam powiedzieć ani za tym, ani za tym. Bo kiedy patrzymy na Jezusa, to Jezus zupełnie zmienił ich sposób myślenia. On zburzył te ich koncepcje, które mieli. Któregoś dnia przyprowadzano do Jezusa kobietę, którą przyłapano, jest napisane na cudzołóstwie. I mówią, panie, rabi, nauczycielu, przyłapaliśmy tą kobietę na cudzołóstwie. Prawdopodobnie w tej grupce oskarżających byli ludzie ze szkoły Hillela i byli ze szkoły Szamaja. I mówi tak, Mojżesz kazał nam takie kamieniować. I oni byli już gotowi, oni mieli kamienie, może niektórzy, może nie mieli, ale jakkolwiek, były tam osoby z kamieniami. I byli gotowi już, żeby ją ukamieniować. I pytają, a ty co o tym myślisz? A Jezus nic nie powiedział. Pisał coś na ziemi. W pewnym momencie wstał i powiedział, jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Jego myślenie było zupełnie inne. Dlaczego? Dlatego, że znał serce Ojca. Kierował się miłosierdziem. I myślę, że to jest dokładnie to, co Jezus chce, abyśmy dzisiaj zrozumieli, że to, czego od nas oczekuje, szczególnie w tych czasach, nie tylko czasach pandemii, ale czasach końca, czasach, w których Jezus wróci, ludzie potrzebują zobaczyć prawdziwych uczniów i nie poznają ich po obrzędach, po rytuałach, po jakichś zewnętrznych znakach, ale tylko po jednej rzeczy mogą rozpoznać, że jesteśmy Jego uczniami. Po wzajemnej miłości, że znamy serce Ojca, że kierujemy się miłością, że miłość jest motorem napędowym wszystkich naszych działań, naszej służby, tego, co robimy, co mówimy, jak się modlimy. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Będąc Jezusem jako uczeń, gdybyś miał taką możliwość, myślę, że najważniejszą rzeczą, której mógłbyś się nauczyć, to jest miłość. Wiele razy ludzie mogli widzieć miłość Jezusa. Jestem przekonany, że jeżeli żyję z Jezusem i naśladuję Jezusa, to również i w moim życiu to, co będą ludzie mogli zobaczyć, to jest miłość. Jezus wiedząc, że już odchodzi, Biblia mówi, że On wiedział, że od Ojca przyszedł i do Ojca odchodzi, chciał okazać swoim uczniom miłość i to aż do końca. I zobaczcie, w czasie ostatniej wieczerzy powiedział, 13 rozdział, Jana 13 rozdział, werset 1, mówi, chciał pokazać tym, którzy należeli do Niego, że ich kocha bez reszty. W tym ostatnim momencie wiedział, że to już jest ostatni moment, ostatnia okazja, żeby okazać miłość swoim uczniom. Gdybyś wiedział, że zostało ci już mało dni, że będziesz odchodził i chciałbyś okazać miłość swojej rodzinie, swoim bliskim, swoim przyjaciołom, co byś zrobił? Myślałem nad tym, co tutaj Jezus powiedział. Chciał pokazać tym, którzy należeli do Niego, że ich kocha bez reszty. Gdybyś chciał pokazać swojej rodzinie, swoim bliskim, przyjaciołom, że ich kochasz bez reszty, co byś zrobił? Kiedy ja pomyślałem, zrobiłbym przyjęcie. Jakiś wielki bankiet. Taki full wypas. I przygotowałbym dla każdego z nich jakiś szczególny prezent. Z dedykacją. I każdej osobie bym dał ten szczególny prezent, żeby kiedy na niego popatrzy, żeby pamiętała o mnie. To były takie moje myśli. Czy wiecie, co wtedy Jezus zrobił?
Chciał im pokazać, że ich kocha i że ich kocha bez reszty do końca. Wziął misę z wodą, uklękł przy każdym i zaczął umywać im nogi. Po prostu usłużył im. Kiedy o tym pomyślałem, bo na końcu Jezus pyta się uczniów, czy wiecie, co ja wam uczyniłem? Pamiętacie to pytanie? On zadaje, czy wiecie, co ja wam uczyniłem? Tak naprawdę Jezus w ten sposób okazał im miłość. To był sposób, w jaki chciał im pokazać, że ich kocha bez reszty. Po prostu służąc im. Dlatego też dzisiaj mogę powiedzieć, że prawdziwa miłość służy. Jeżeli mamy tą miłość i ma świat poznać nas, to pozna nas świat po tym, że my służymy jedni drugim, że służymy sobie nawzajem, że jesteśmy gotowi sobie służyć. I to bezinteresownie, nie szukając w tym korzyści, robimy to ze względu na miłość, którą On nas umiłował. To jest niesamowite. Świat tego nie robi. Kiedy ludzie służą, to mają w tym interes. Kiedy służą, to dlatego, że widzą, że w tym będą mieli jakieś korzyści, jakiś zysk. Ale Jezus mówi, kiedy wy będziecie służyli, to będziecie służyli z powodu miłości. To z mojego powodu, z tego, że ja was ukochałem, wy będziecie okazywali również miłość. To jest bardzo ważne, abyśmy to uchwycili. A więc prawdziwa miłość zawsze służy. Prawdziwa miłość rezygnuje z siebie, nie szuka własnej korzyści. 1 Koryntian 13 rozdział, dokładnie tam są opisane elementy miłości. A więc kiedy służy, to zawsze jest to związane z tym, że człowiek, który służy, musi zrezygnować z siebie. Musi ukrzyżować swoje ja. I to jest zawsze związane z dawaniem siebie. Jest takie miejsce, w które czytamy w Bożym Słowie, mężowie Efezjan, mężowie miłujcie żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół, a żony bądźcie uległe swoim mężom, tak jak Kościół jest uległy Chrystusowi. Kiedyś czytałem ten fragment, zastanawiałem się, co jest trudniejsze, to, czego Jezus oczekiwał od żon, czy to, czego oczekiwał od mężów. Bo jak mam miłować moją żonę? Tak jak Chrystus umiłował Kościół. Jak Chrystus umiłował Kościół? Umył nogi. No, myć nogi żonie nie jest problem. Ale Jezus zrobił coś więcej. Nie skończył tylko na umyciu nóg. Parę dni później, albo dzień później, myślę, że to mógł być dzień później, poszedł na krzyż i oddał samego siebie. Dał siebie za nas. Biblia mówi, no nie ma większej miłości, jak to, gdy ktoś kładzie życie za przyjaciół swoju. Można powiedzieć, umycie nóg, służenie, to była pewną zasadą, która dotyczy nas wszystkich. Ale potem poszedł na krzyż. Jezus nie oczekuje, że ty i ja będziemy oddawali życie za innych. Chociaż czasami również o to nas pomoże poprosić. Ale oczekuje, że my będziemy służyli. I to jest dla nas wszystkich. Tego oczekuje od nas wszystkich, że będziemy służyli. Bo każdy, kto kocha, daje. Dajemy swój czas, dajemy siebie. Po prostu służymy w ten sposób. Słyszałem o pewnej kobiecie, która miała córkę, która urodziła się bez ucha. Pastor, który odwiedzał ten kościół, wiele razy widział tę kobietę, ona była zaangażowana w służbę, miała piękne włosy, ale któregoś dnia przyjechał do tego kościoła, odwiedzał ten kościół i zobaczył, że ta kobieta ma zupełnie inaczej ułożone włosy, można było to zauważyć, bo miała taki kok z jednej strony, takie dziwne uczesanie. I spytał się pastora, co to się stało, że ona tak się zmieniła? I pastor powiedział jej, co się wydarzyło. Ta mama, ona strasznie bolała w swoim sercu z powodu tego, że dzieci śmieją się z jej córki. Drwią z niej, obrażają ją, bo ona nie miała ucha. Wiecie, jak czasami jest z dziećmi. Dzieci po prostu nie czują jakby takiego oporu, żeby wyśmiewać się jedni z drugich. I z tego powodu ta córka cierpiała. I mama postanowiła, że kiedy córka podrośnie, i będzie już na tyle duża, żeby mogła zrobić przeszczep, pozwoliła, żeby jej ucho odcięto i wszczepiono w ciało jej córki. I dlatego też nosiła ten kok, żeby zasłonić ucho, którego już nie miała, dlatego że ono źle wyglądało. Była gotowa coś dać z siebie, była gotowa z czegoś zrezygnować. A więc kiedy myślimy o miłości, musimy pamiętać o jednej rzeczy. I Jezus tą lekcję dał swoim uczniom. Prawdziwa miłość służy. Prawdziwa miłość daje. Jeśli masz miłość, będziesz służył i będziesz dawał coś z siebie, będziesz oddawał swoje życie dla innych. Chcę wam powiedzieć o moim tacie.
Mój tata był osobą, którą miał bardzo ciężkie życie. W zasadzie to jego ojciec próbował go zabić, kiedy był nastolatkiem. I to spowodowało, że... A wcześniej w wieku 7 lat jego mama umarła. A więc mój tata nie potrafił kochać. W ogóle nie potrafił kochać. Nigdy na przykład w całym życiu nie słyszałem od taty, żeby powiedział do mamy, kocham cię. Wyobraźcie sobie ojca, który nigdy nie mówi do twojej mamy, kocham cię. Nie wiem, czy w to uwierzycie, czy nie, ale w moim domu nigdy nie było prezentów. Nigdy. Ja nie wiem, co znaczy prezent z okazji urodzin, prezent z okazji świąt. Takich rzeczy nie było, bo mój tata nie umiał kochać. A kiedy dajesz, kochasz. Natomiast w moim domu tych rzeczy nie było. A więc nie miałem najlepszych relacji z moim tatą i któregoś dnia postanowiłem powiedzieć mu, że mu kocham. I zrobiłem to w ten sposób, że klęknąłem przed nim, powiedziałem, tato, chcę ci powiedzieć, że cię kocham. Patrzyłem mu w oczy, miałem łzy w oczach, a tata odepchnął mnie i mówi, przestań się mazgać! Nie potrzebuję tej twojej miłości. Odepchnął mnie. Pomyślałem, on nie jest w stanie przyjąć miłości, bo sam po prostu jej nie doświadczył. On nie potrafił kochać i nie potrafił przyjmować miłości. I zastanawiałem się, jak mogę mu inaczej okazać miłość. I wpadłem na taki pomysł, w związku z tym, że tata miał ubikację zaraz przy wejściu do budynku, nie jak my mamy w naszych mieszkaniach, ale wtedy były w tych familokach takich śląskich, wiecie, ubikacje osobno, gdzieś tam dla kilku lokatorów. I takim właśnie miał ubikację, która była zaraz przy wejściu i tam było bardzo zimno w tej ubikacji, bo ona zaraz było przy wejściu z zewnątrz do budynku. I tata ciągle narzekał na to, że ta deska klozetowa jest taka zimna tam, jak tam przychodzę. I pomyślałem, że zrobię mu nakładkę na tą deskę ze styroduru. I kupiłem taki styrodur, wyciąłem z wzoru dokładną tą deskę, oszlifowałem papierem ściernym i przyszedłem do taty i powiedziałem, tato, chciałem ci powiedzieć teraz, że cię kocham i mam tu prezent dla ciebie. Tata w ogóle nie usłyszał, co mu powiedziałem, ale zobaczył ten prezent, zobaczył tą nakładkę na klozet, na musztę klozetową. Widziałem, jak się uśmiechnął, wziął. Po 2 czy 3 tygodniach przyjeżdżam do niego i mówi, Tomuś, dziękuję ci za tą deskę. Teraz to zupełnie inaczej się siedzi. Pomyślałem tak, nie dotarłem do niego ze słowami, ale dotarłem z niego z czynem. I widzisz, to jest tak, że każdy z nas ma jakiś język miłości. Do jednego trafi to, a do drugiego coś innego. Nie zawsze będziemy mieli ten sam język miłości. Ty możesz mieć taki język miłości, możesz przez słowa okazywać miłość, a tak naprawdę ta druga osoba może mieć zupełnie inny język miłości, to do niej nie trafia. Ale każdy ma jakiś język miłości. Każdy ma jakiś sposób, aby mu okazać miłość. Tylko potrzeba właściwego momentu. I potrzebujemy to usłyszeć, zobaczyć to od Pana Boga. I Jezus właśnie chce, żebyśmy okazywali sobie miłość, żeby każdy z nas to odkrył, w jaki sposób możesz okazywać miłość ludziom, którzy są wokół ciebie, a szczególnie tym, którzy są wierzącymi. Bo Biblia mówi wszystkim, czym cię dobrze. To znaczy, okazujcie miłość wszystkim ludziom, ale najbardziej domownikom wiary. Czyli powinniśmy okazywać miłość ludziom w tym świecie, ale najbardziej powinniśmy okazywać miłość tym, którzy są braćmi i siostrami. Dlaczego? Bo to są dzieci Boga, a Bóg ich kocha. Czy wierzysz w to, że Bóg cię kocha? Ale jak On może ci powiedzieć, że cię kocha? Ustami kogoś innego, ustami brata i siostry. W jaki sposób Bóg cię może przytulić, żeby okazać ci miłość? Ustami brata i siostry. My jesteśmy Jego rękami, jesteśmy Jego nogami, jesteśmy Jego ustami. A więc Bóg od nas oczekuje, że będziemy to czynili. Wiesz, że Bóg chce uzdrawiać ludzi, ale w jaki sposób? Przez twoje ręce, kiedy kładziesz na innych i modlisz się. A więc ty i ja jesteśmy Jego rękami. Jeśli ktoś ma remont i po prostu jest sam, albo jakaś kobieta, która jest w trudnej sytuacji, w jaki sposób ojciec może okazać jej miłosierdzie? Przez twoje i moje ręce. Nie ma innego sposobu, tylko przez nas. W pandemii, kiedy ktoś traci pracę, fryzjerki, różne inne osoby nie mają, przynajmniej w pierwszej tak było, gdy był lockdown, nie mieli możliwości zarabiać. Jak możemy okazać miłość tym braciom i siostrom? Przez dawanie, przez wsparcie finansowe, przez okazanie im w taki sposób miłość. I to jest to, czego od nas Bóg oczekuje. W ten sposób chce okazywać miłość Kościołowi. W ten sposób chce okazywać swoim dzieciom miłość, przez twoją i moją miłość. Ale musimy mieć otwarte oczy. Potrzebujemy zobaczyć i modlić się, co możemy zrobić jedni do drugich. W tamtym tygodniu opowiadałem wam o tym, w jaki sposób ja po raz pierwszy doświadczyłem miłości, kiedy się nawróciłem. Pamiętacie, pojechałem do wojska i po 6 miesiącach wyszedłem na przepustkę i na tej pierwszej przepustce podeszła do mnie taka starsza siostra w wieku około 70 lat.
To była żona pastora, emerytowanego pastora. I ona zaprosiła mnie do siebie na kolację. I zostawiła ten stół wspaniałym jedzeniem. Było wielu różnych rodzajów jedzenia. Więc ja byłem taki dotknięty tą miłością, którą mi okazała przez gościnność. I jeszcze na koniec dała mi kanapkę i włożyła piątaka do kieszeni. Pamiętacie, opowiadałem o tym. W tamtym tygodniu o tym mówiłem więcej. I to był sposób, w jaki ona okazała mi miłość. I powiem wam tak, nie pamiętam żadnego kazania z tamtego okresu. Naprawdę żadnego. Nie pamiętam kazania nawet z tego dnia, w którym się nawracałem. Ale ja pamiętam najbardziej tą miłość tej siostry, którą mi okazała. To nie było tylko raz. Ja tam praktycznie przy każdej przepustce byłem u nich w domu. Przy każdej przepustce miałem tam cywilne ciuchy i jak miałem jakąkolwiek przepustkę. A potem moja żona po ślubie, kiedy się pobraliśmy, mieszkała tam przez ponad miesiąc. I tam u nich został poczęty Szymon, nasze pierwsze dziecko. Oni okazali nam miłość, ich gościnność. Wiecie, w taki sposób my, każdy może to zrobić. Nie każdy będzie nauczycielem, nie każdy będzie kaznodzieją, ale każdy może miło kochać, każdy może okazywać miłość. I jest wiele sposobów. Czy ktoś z was oprócz Basi może powiedzieć amen? Tak? Tak myślicie, że to jest osiągalne? Jeszcze jest jedno wydarzenie, które miało związek właśnie też z tą rodziną Pruszkowskich. Syn cioci Pruszkowskiej był mężem osoby, która była sekretarką w misji, gdzie ja pracowałem. Kiedy przyjechaliśmy tutaj do Częstochowy, wynajmowaliśmy mieszkanie na Zapolskiej i któregoś dnia, chyba to było już pod koniec naszego okresu wynajmowania, zadzwonił do mnie Ryszard, jej mąż. I powiedział, słuchaj, przyjeżdżam z jakimś Anglikiem, czy moglibyśmy do was wpaść na kawę? Chciałbym mu pokazać ciebie. A pewnie mu opowiadał o tym, że tutaj wykonujemy misję, pracujemy tutaj w Częstochowie. A więc jak najbardziej, wpadaj na kawę. A więc ja szybko kupiłem jakieś ciastka, zrobiliśmy kawę i przyjęliśmy tak, jak potrafiliśmy. Tym, co, jak to mówią w Polsce, czym chata bogata. Przyjęliśmy ich, może z godzinę posiedzieli z nami, my opowiadaliśmy trochę o Częstochowie, opowiadaliśmy o kościele, o tym, co tutaj się dzieje. Ten Anglik sobie siedział i tak sobie coś tam zapisał na karteczce. No i pożegnaliśmy się, pojechaliśmy. Parę miesięcy później, a Asia wtedy, to też jest ważne, już była w zaawansowanej ciąży i parę miesięcy później musieliśmy opuścić mieszkanie, bo ta osoba, która nam wynajmowała nam, wypowiedziała, że zresztą nasz okres umowy się kończył. No i szukaliśmy mieszkania, ale Asia była z trzecim dzieckiem w ciąży, mieliśmy już dwójkę, Szymona i mieliśmy Anię i potrzebowaliśmy większego mieszkania, a więc ja modliłem się, Panie, daj nam 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze, oczywiście z łazienką, no i Panie, najlepiej, żeby miało garaż. I szukałem takiego mieszkania po internecie, przeżyłem. Mieszkanie z garażem, mieszkanie, 3 pokoje, 1 piętro z garażem. I szukałem takiego mieszkania i znalazłem na Żereckiej. I przyszedłem do tej kobiety i ona mówi, musi Pan zapłacić z góry za rok. W tamtym czasie, to było prawie 30 lat temu, właśnie w taki sposób się wynajmowało. Ludzie chcieli mieć od razu za cały rok. Ale ja odkładałem, bo miałem na początku tylko pieniądze na wynajęcie od Pana Boga na całe 2 lata, ale potem już odkładałem, żeby sobie na kolejny okres roku wynajmu mieć pieniądze na wynajęcie. I okazało się, że ta kobieta chce tak dużą kwotę, a ja miałem tylko połowę. Wiedziałem, że to mieszkanie jest dla nas. 3 pokoje z garażem na 1. piętrze, na ulicy Żareckiej. Ale nie mieliśmy tych pieniędzy. Próbowaliśmy od kogoś pożyczyć, kogoś z rodziny. Nikt nie miał takich pieniędzy. I zadzwoniłem do brata Michała Chycika, który był prezbiterem naczelnym i pytam się, bracie Michale, czy Kościół nie mógłby mi pożyczyć na ten okres czasu, aby mógł wynająć mieszkanie pewnej kwoty, bo po prostu musimy, a już niedługo będzie Asia rodziła. A ona mówi, słuchaj, no nie mamy takich pieniędzy i nie możemy ci pożyczyć, ale mam coś dla ciebie. Jakiś Anglik, Gary Cox, był u nas i zostawił dla ciebie kopertę. Jak pozwolisz, to zerknę, ile tam jest. Nie wiem, czy w to uwierzycie, czy nie, ale w kopercie było dokładnie tyle, ile mi brakowało, żeby wynająć mieszkanie na cały rok. Dokładnie tyle. Ja wiem, że Bóg widzi nas i Bóg troszczy się o nas. Ale Bóg troszczy się przez ludzi. Bóg chce okazać ci miłość i wsparcie w twoim życiu przez kogoś. I po prostu ta osoba może się pojawić na krótko, tylko 1 godzinę w twoim życiu. Ale Bóg poruszy jej serce i kiedy przyjdzie właściwy moment, to właśnie w ten sposób Bóg okaże ci miłość, twoje wsparcie i troskę o ciebie. Dlatego też wierzę, że to jest plan Boży dla nas dzisiaj. Że to jest to, czego Bóg od Kościoła oczekuje w tych czasach. Wiecie, mamy czas pandemii, to nie jest normalny czas. Nie żyjemy tak jak kiedyś. Wszystko się zmieniło. Myślę, że myślenie ludzi też się trochę zmieniło. Ich serca będą bardziej otwarte, kiedy skończy się czas pandemii. I potrzebujemy wykorzystać to, aby przyjść do nich i okazać im miłość.
też oni będą patrzyli na to, jak my żyjemy. Jak my przeszliśmy jako Kościół przez pandemię. Czy wspieraliśmy się nawzajem? Czy troszczyliśmy się o siebie? Czy mieliśmy relacje z sobą? Czy pozamykaliśmy się w swoich mieszkankach i swoich dziurach i każdy był tylko skupiony, aby jakoś przetrwać? Myślę, że szczególnie w takich czasach potrzebujemy okazywać miłość sobie nawzajem. Braterską miłość. I dlatego też jest wiele sposobów, wiele form, w jakich możemy okazywać sobie miłość. Możesz to czynić przez wsparcie finansowe, możesz to czynić przez to, że dajesz swój czas dla kogoś, aby mu usłużyć. Jest wiele różnych sposobów. Chciałbym, żebyśmy na koniec otworzyli sobie list do Hebrajczyków. 10 rozdział. 24 werset. Czytamy tutaj. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Hebrajczyków 10:24. Mamy to wyświetlone. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. I w Biblii Gdańskiej jest trochę inaczej ten werset przetłumaczony. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzeniu się do miłości i dobrych uczynków. Występuje to słowo, greckie słowo katanoomen. Katanoomen, co jest tłumaczone jako przyglądać się, dostrzegać, myśleć albo rozumieć. I tutaj Bóg mówi do nas, że potrzebujemy mieć otwarte oczy. Przypatrujmy się jedni drugim. Jeżeli mówimy o okazywaniu miłości, to musimy ją połączyć z otwartością na Ducha Świętego, aby Duch Święty pokazał nam ludzi, którym możemy okazać miłość i jak, w jaki sposób, bo też jest ważne, w jaki sposób mogę tej czy tamtej osobie okazać miłość. Tutaj Słowo Boże mówi, przypatrujmy się, myślmy o sobie nawzajem, zobaczmy, w jaki sposób możemy okazać miłość. Do tego jesteśmy powołani. Tak jak Ojciec nas umiłował, tak my powinniśmy okazywać miłość tym, którzy są ich dziećmi. Wiecie, w Bożym Słowie jest napisane, to jest, o ile pamiętam, pierwszy list Jana, że nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. To kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi, którego nigdy nie zobaczył. A więc ten fragment Bożego Słowa mówi, że tak naprawdę my Boga nie widzimy. Nie możemy powiedzieć, że my Go kochamy, jeżeli nie kochamy Jego dzieci. Jeżeli ktoś jest Bożym dzieckiem, to Bóg chce, żebyśmy tak jak kochamy Jego, tak kochali również Jego dzieci. A więc nie możesz powiedzieć, że kochasz Boga, jeśli nie kochasz brata. Jeśli nienawidzisz brata, nosisz urazę, jeśli jesteś obojętny na jego życie. Prawdziwa miłość po prostu okazuje miłość. A więc wracając do tego fragmentu Bożego Słowa. Przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzeniu się do miłości i dobrych uczynków. To znaczy, że kiedy widzisz okazję, widzisz możliwość, a do tego jesteśmy powołani, aby okazywać miłość, to jest nakaz Jezusa, to po prostu wykorzystaj tę okazję. Bo tak naprawdę to, gdy ty okazujesz miłość, to pobudzasz tą drugą osobę do miłości. Gdy ty, nic tak bardzo nie pobudza nas do tego, aby okazywać miłość, jak to, kiedy ktoś okazuje nam miłość. Dlatego Jezus przyszedł i umarł na krzyżu, aby nam okazać miłość. Po co? Aby nas pobudzić do miłości. Abyśmy poszli w Jego ślady. Abyśmy okazywali miłość jedni drugim. Na koniec jeszcze jedna historia. Któregoś dnia moja żona sobie zamówiła w internecie piżamkę, taką polarową piżamkę, taką cieplutką, miłą w dotyku. I kiedy przyszła ta piżamka, ona się ubrała i mówi, to i co, jak wyglądam? A ja dotknąłem, mówię, o, jaka przyjemna, jaka miła, jaka ładna, ale miałem na myśli piżamkę. Ona pytała się, jak ja wyglądam w piżamce, ale oczywiście wyglądała dobrze, ale tak naprawdę ja zwróciłem uwagę na tą piżamkę, że była taka milutka, przyjemna w dotyku. Mówię, ale fajna piżamka, taka polerowa, ciepła.
Więc ona widziała, że mnie spodobała się ta piżamka i dwa czy trzy tygodnie później zamówiła na Allegro, nie taką samą, tylko trochę inną, męską, taką fajną, fajne kolory i daje mi ten prezencik i mówi, słuchaj, mam tutaj prezent dla ciebie. Ja otwieram, patrzę, piżamka, taka sama, polarowa, taka cieplutka, taka przyjemna, miła w dotyku. Ubrałem się i naprawdę tak dobrze się w niej poczułem. Bardzo lubię takie piżamy, w ogóle jestem taki smart, zawsze jak śpię, to się po sam nos zakrywam. To był taki drobny akt miłości. Wiecie, to był drobny akt miłości. Piżamka, nie droga piżamka, ale mnie ten drobny akt pokazał, że ona pamięta, że ona kocha, że ona myśli o mnie. Myślę, że to, czego potrzebujemy dzisiaj, szczególnie w takich czasach jak pandemia, to, żeby pokazać ludziom, że Bóg o nich troszczy się, Bóg o nich myśli, ale On to robi przez nas. Zachęcam was do tego, abyśmy patrząc na Boże Słowo, myśleli o sobie nawzajem, jak pobudzić się do miłości i dobrych uczynków. Szczególnie, że przed nami są święta. Jest okazja. I mamy taki jeden dzień u nas w kościele przed świętami, kiedy jak przychodzimy, to ludzie ze swoich małych grup, z relacji, które mają, z przyjaciół, zawsze coś sobie przynoszą. A więc wykorzystajmy ten czas. Okazujmy sobie nawzajem miłość, ale też módlmy się. Panie, pokaż mi, w jaki sposób może inny mogę okazać miłość braciom czy siostrom w kościele. Wstańmy, będziemy się modlili. Panie, dziękujemy Ci za Twój przykład. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty sam pokazałeś nam, że nas kochasz, kiedy posłałeś swego Syna. Bo nie ma tak wielkiej miłości, jak to, kiedy Ty posłałeś swego Syna za nas. Panie, dziękujemy, że nas ukochałeś. I dziękujemy Ci, że przez Twoją miłość zmieniłeś nasze serca i uczyniłeś nas zdolnymi, aby kochać. Panie, wierzę całym sercem, że gdyby nie było to możliwe, aby okazywać miłość jedni drugim, to nie nakazałbyś nam, abyśmy miłowali w taki sposób i w ten sposób byli znakiem dla tego świata. Ojcze, dzisiaj modlę się, abyś dał nam zdolność patrzenia, zdolność myślenia i zdolność widzenia ludzi wokół nas, którzy potrzebują, by ktoś im okazał miłość. I proszę Cię, użyj nas jako swoje narzędzia, użyj nas jako Twoje ręce, użyj nas jako Twoje usta, użyj nas, Panie, aby okazać miłość komuś, kto jest wokół nas. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, że mamy ten wielki przywilej na tym świecie być Twoimi uczniami i w ten sposób okazywać miłość, by ludzie mogli poznać Ojca. W imieniu Jezusa o to się modlę. Amen.